Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Branker, za to kolejny odcinek na tym kanale i dzisiaj czas na pierwszy odcinek czwartego sezonu Pucharu Świata Widzów. No i cóż, zaczynamy to w Szczyrskim Jeziorze, czyli no, albo jak ktoś woli w Strypskim Plesie w Słowacji, HS 100. Cóż, zaczynamy ten czwarty sezon. Lista po tym filmie informacyjnym, kalendarzowym się trochę powiększyła, bo mamy zamiast 21, 24, więc minimalnie się, ale jednak zwiększyła. No cóż, jeżeli chodzi o te zawody w Słowacji, to one po raz drugi zaczynają nam ten sezon. Trzeci sezon też on właśnie zaczynaliśmy tutaj w Słowacji. Wygrał wtedy te zawody Pomidorek, więc no jak widać, już skocznie troszeczkę znana w tym Pucharze Świata Widzów. No ale wiadomo, że jeżeli chodzi o te zawody, to może być bardzo różnie, bo jest to skocznia normalna i tak naprawdę można spokojnie odrobić tu straty 10 lub 8 punktowe. No ale chyba bez już gadania przejdziemy do tych dzisiejszych zawodów, no bo chyba na to już wszyscy czekają. I no, zaczynamy, jeżeli chodzi o ten konkurs z wiatrem w plecy. No cóż, to nie jest fajne, no ale jednak czasami takie konkursy też mogą być ciekawe. Rozpoczynamy te zawody od Kacpra, który po raz czwarty znajduje się w tym Pucharze Świata Widzów. Trochę rzutem na taśmę znalazł się w właśnie tym pucharze, no i teraz skacze znakomicie, 99,5, no i obejmuje prowadzenie, już pierwszy tak znakomity skok Kacpra, nota 144,3, a my na belce mamy kolejnego zawodnika spoza Polski, bo akurat tak jak zawsze tu dominującą nacją są Polacy, Japończyk Pepson. Chyba wcześniej wyszedł z progu, ale i tak poleciał dość nieźle, 96,5, no ale jednak będzie tracił do Kacpra 11,2, tak mi się wydaje, jak policzyłem. Nie, 11,1 do Turka. Teraz na belce startowej będziemy mieli Kanadyjczyka, Hubcio Games. Wydaje mi się, że jest to debiutant, no ale wiadomo, rozliczać tu nikogo nie będę. Są oczywiście zawodnicy, którzy jak Kacper mają 4 występy, 2, 3, ale są też ci, którzy debiutują w tym sezonie. 94,5 teraz Hubcio Gamesa, ten akurat widzimy 5 punktów dodanych za wiatr, bo jak wiemy, wieje w plecy i jest na razie trzeci, na ostatnim miejscu. A na belce Risto, pierwszy z Polaków. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Dość ładnie wyszedł z progu. Słaba prędkość na progu, patrząc na to, że jest to skocznia normalna i teraz bardzo daleko. 101,5 metra wylądowane w bardzo słabym stylu przez Polaka, co mimo tego, że skoczył najdalej, to jednak oznacza, że jest drugi, bo notami przegrywa z Turkiem. A na belce mamy tego, który broni tytułu Pucharu Świata Widzów, ten, który tutaj wygrywał, Pomidorek. Zobaczmy, czy nadal jest w tej formie co kiedyś. Tak jest! Ależ to była petarda! 103,5. No i Pomidorek obejmuje prowadzenie. Wykorzystał warunki, bo wiało mu tylko. No bardzo mu słabo wiało, bo widać, że tylko 2,4 miał dodane. No i mamy nowego lidera oczywiście. Niko. Zmienił, wydaje mi się, nację, bo wcześniej chyba reprezentował Finlandię. Jeżeli to on. Teraz przeniósł się na Włochy. No, ale jednak skok nie za dobry, szczególnie że warunki miał bardzo podobne co do Pomidorka. Pomidorek je wykorzystał, Niko nie za bardzo. 96 metrów, on jest na razie piąty, wyprzedza tylko Hubcio Gamesa. Akarixu też dobrze zna tą skocznię, ponieważ on tu był drugi, tak mi się wydaje, jak sobie przypominam te ostatnie zawody. Wtedy odrabiał po fatalnej pierwszej serii i niestety chyba dla niego sytuacja będzie bardzo podobna, bo 91 metrów to na razie go plasuje na ostatniej, siódmej pozycji. Ale strata do Pomidorka to jest 24,7. Już nawet nie mówiąc na przykład jaką ma stratę do drugiego Kacpra, więc wydaje mi się, że powtórki z tego co było na przykład rok temu będzie ciężko. Napoleon Jumper
Reprezentant Francji i skacze bardzo ładnie. 97 metrów, chyba na razie najlepsze warunki spośród tych 8 skoczków i to plasuje go na miejscu 5, mimo tego, że na przykład skoczył pół metra dalej od Pepsona i mieli bardzo podobne noty. Ale na szczęście w tej grze są przeliczniki i trochę to bardziej nam robi bardziej sprawiedliwy konkurs. A jak sobie w tych przelicznikach poradzi Piotrek? Mocno mu wieje w plecy. Ale poradził sobie bardzo ładnie Szwed. 98,5, 6 punktów dodanych za wiatr, ale jednak przegrywa z Kacprem i Pomidorkiem. Na razie na czele obaj zwycięzcy Pucharu Świata Widzów. Pomidorek, zwycięzca sezonu trzeciego, a Kacper, zwycięzca sezonu pierwszego. Biały, kolejny z Polaków, zobaczmy jak on sobie poradzi, też mocno mu wieje w plecy. Ale też to będzie bardzo ładna próba, jeszcze zwieńczona telemarkiem. 99 metrów, no i to daje mu na razie czwartą lokatę. Pomidorek, Kacper, Piotrek, Biały i Risto. Tak wygląda klasyfikacja, a my na belce mamy Fabiksa. Chyba nie wiem, czy tutaj wkradł się mały błąd, bo wydawało mi się, że Fabik spisał, że czeka z Krebula, a widzę, że jednak się on tutaj nie pokazał. Jeżeli tak jest, to przepraszam, ale no, mam nadzieję, że wybaczy mi tym teraz kapitalnym skokiem jego właśnie zawodnika, bo drugie miejsce po tym skoku, 100,5 metra, no ale jednak 3 metry krócej od Pomidorka, ale strata, tylko 2,8. Spychnął Kacpra na miejsce trzecie, a my na belce mamy już 12 numer startowy, więc dość szybko idzie ta rywalizacja. Mateo. Dobra prędkość i bardzo ładny skok. Kolejny za setny metr, 100 metrów i Mateo po tej próbie na miejscu trzecim. Lepiej sobie poradził niż jego rodak Niko. A my na belce mamy bardzo ciekawego skoczka, bo kaczka lubi koale. No, no cóż, już nie będę mówił o kreatywności, no bo jednak też takie niki są dość ciekawe i urozmaicają tą całą zabawę. No a tymczasem widzimy, że kaczka lubi koale, spisał się znakomicie. 100,5 jest na razie trzeci. 0,8 straty do Fabiksa, 3,6 straty do Pomidorka. Na razie polskie podium. Rozskakany Szymek. Kolejny z Polaków. Zobaczmy, jak on sobie poradzi. Wysoko. I bardzo daleko. No to jest porównywalna odległość co do Pomidorka. 102,5. No robi się nam naprawdę nieprawdopodobny ścisk, bo Szymek na razie na miejscu drugim. I dopiero pierwszy z reprezentantów Słowacji, bo ci akurat na końcu klasyfikacji Nixon. Oj. Oj, no nie zapowiadało się dobrze, szczególnie po tym wyjściu z progu. I niestety dla Nixona 95 metrów, słabo wylądowane, dopiero 15. Może jakby wylądował tym telemarkiem, to wcale nie musiałby być ostatni, nawet mógłby powalczyć jeszcze o miejsce 12. No ale niestety dzisiaj chyba też będzie musiał walczyć o jakieś przynajmniej miejsce przedostatnie z Kariksu Słowak, a my na belce widzimy Maćka Woźniaka, no który skacze przyzwoicie, 96 metrów, ale jednak dopiero 14, wyprzedza właśnie tylko Kazacha i Słowaka. Chociaż traci dość mało do na przykład Włocha Niko czy do Napoleona Jumpera. Bartolini. Akurat wszyscy tak naprawdę wybrali oprócz Polski bardzo egzotyczne kraje, jednak Bartolini wziął bardzo, bardzo narodowy kraj, jeżeli chodzi o te skoki narciarskie. No a teraz też bardzo daleko, ale lądowanie u Bartoliniego zawiodło. 99,5 i na razie Austriak na miejscu 10. Kolejny z Polaków, bo na belce Ptysio, który już był w tym sezonie trzecim, więc już na pewno jest w tym doświadczony, ale teraz jaki kapitalny skok.
Mocno mu zawiało pod. Mało mu zawiało w plecy, i dlatego tylko jeden punkt dodany na miejscu siódmym. No jednak wylądował na dwie nogi, co to na pewno w porównaniu do pomidorka czy szymka, no mocno straciło to na notach. A tymczasem reprezentant Łotwy numer 19 Igorowicz. Jak sobie poradzi? Oj, chyba też nisko nad ze skokiem. I jednak dość krótko. 91,5. Udało mu się doskoczyć do punktu konstrukcyjnego, ale jednak jest sam Łotwianin na miejscu 18. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, bo... No Łotwianin, no raczej, no tak powinno się mówić. No, a my popatrzmy na próbę Kupcia. Reprezentant Słowacji. No zobaczymy, czy spiszą się troszeczkę lepiej od Nixona. Znacznie lepiej. Ale 96 metrów, dopiero 17. To nie będzie udany konkurs dla Słowaków. No jak najbardziej, Kupcio będzie mógł powalczyć o wyższe pozycje, ale jednak nie spodziewałbym się walki o miejsca w czołowej dziesiątce. Polish Gamer, to już wydaje mi się jego czwarty sezon i kolejny w barwach reprezentacji Polski. I teraz kapitalna próba polskiego gracza. 102 metry i na tej legendarnej odległości właśnie Polish Gamer ląduje i to daje mu na razie drugą lokatę. Bardzo polsko się robi, ponieważ prowadzi pomidorek, drugi Polish Gamer, trzeci rozskakany Szymek, czwarty w Pabik 356 i piąty Kaczka Lubikoale, a został tak naprawdę tylko jeden z zawodników spoza Polski, a jest nim Minecraftowy Matrix, który też jako jeden z jedynych, jeden z nielicznych ma 4 sezony za sobą i to jest też bardzo ładny skok. 100,5 i będzie dzisiaj walczył o bardzo dobrą lokatę Kazach, bo on jest na miejscu piątym. Kontrast, jeżeli chodzi o skok Karixu, ponieważ Karixu jest trzeci od końca, a Minecraftowy Matrix jest piąty i ma bardzo małą stratę do podium. Zostało dwóch skoczków, dwóch, którzy rzutem na taśmę też się zapisali, Borówczan i El Michello. Jak sobie poradzi ten pierwszy? No tak średnio. Wiał mu metr na sekundę w plecy, 3,6 dodane, 95 metrów. No i dopiero Borówczan na miejscu 20. Szkoda, że te skoki nam trochę się pogorszyły. A na belce widzimy El Michello. No niestety sprawa wygląda tak, że te plastrony, nawet jak się da normalnie plastron lidera, to jednak zostaje ten oryginalny, więc El Michello skacze teoretycznie jako lider i sobie poradził bardzo dobrze. 96,5, 8,7 dodane, ale mimo tego dopiero na miejscu 12. Tak wygląda klasyfikacja, prowadzi pomidorek, więc można powiedzieć, że jest taki déjà vu. Patrząc, co się działo rok temu, drugi Polish Gamer, trzeci rozskakany Szymek, czwarty Fabix 356, piąty Minecraftowy Matrix, szósty Kaczka Lubikoale, siódmy Mateo, ósmy Kacper, dziewiąty Ptysio i dziesiąty Piotrek. Dominacja biało-czerwonych, bo tak naprawdę może się okazać, że zajmą całe podium. Tak wygląda jeszcze reszta zawodników, na których miejscach są i przechodzimy do drugiej serii zawodów. Zaczynamy tą drugą serię, rozpoczynają reprezentant Słowacji Nixon. No, gospodarze nie spisali się najlepiej, to trzeba przyznać. Ich skoki są fatalne i na razie zamykają wraz z Kupciem tabelę, chociaż sam Kupcio jest troszeczkę wyżej. No, ale Nixon w tej próbie się poprawia i to znacznie. 99,5, do tego jeszcze o wiele ładniej wylądowane. To oznacza, że Słowak na prowadzeniu. No, bo dlatego, że zaczyna to drugą serię, więc jak nie mógł prowadzić. Łotysz, Igorowicz, chyba właśnie powinno się mówić Łotysz, a nie Łotwianin, to tak trochę na wieśniaka wypadłem, więc przepraszam, czy wieśniaka, ja mam problem do nich, ja sam mieszkam na wsi, więc żeby nie było, no ale teraz popatrzmy, Igorowicz tyle samo, co w pierwszej serii, czyli 91,5, ale jednak spisał się tak fatalnie, że traci do Nixona 15,2, prawdopodobnie Łotysz zamknie tabelę. Karixu, no cóż, on
walczy o to, aby uciec z tej trzeciej dziesiątki, a jego rodak Minecraftowy Matrix będzie walczył o zwycięstwo albo przynajmniej podium w zawodach. 99 metrów teraz Kazacha i obejmuje prowadzenie. Wiemy, że jest to odskocznia normalna, więc tak naprawdę takie straty 8-7-punktowe można jednym skokiem nadrobić. Popatrzmy na próbę Borówczana. Ale jeszcze gorszy skok niż tej pierwszej serii, 90,5. Chyba jeszcze nie było skoczka, który tego punktu konstrukcyjnego w Szczerskim Jeziorze nie przeskoczył. No ale jednak Borówczan był tego blisko. Na szczęście dla niego jedyna dobra informacja jest taka, że nie jest ostatni. Kupcio otwiera drugą dziesiątkę. No, na pewno, jak już mówiłem, fatalnie się spisali Słowacy, szczególnie, że skaczą u siebie, ale jednak Kupcio się poprawił. 96 metrów to się poprawił, skoczył tyle samo, ale jednak lepiej wylądowane. Mimo tego przegrywa z Nixonem, jego rodakiem i Kariksu, który już zrobił awans. No nie taki porównywalny jak rok temu, gdy atakował chyba z 13, 14 pozycji. Maciek Woźniak, Amerykanin, który skoczył naprawdę nieźle. 96,5, pół metra dalej niż w pierwszej serii, ale jednak brakuje na Słowaka Nixona i na Kazacha Kariksu. Jest on trzeci. 3,5 straty. No ale wiadomo, że to już ostatnia seria, więc nie będzie mógł kiedy to odrobić Amerykanin. Chłopcio Games był zawodnikiem, który zaczynał zawody, czy zaczynał, był jednym z początkujących tej inauguracji i teraz skoczył dość przyzwoicie. 95 metrów, też poprawił się o pół metra, ale z lokatą to się nie poprawi. Ba, pogorszył się, bo jest dopiero czwarty. I przegrał taką wewnętrzną rywalizację z Amerykaninem, no bo jednak oba kraje z tego samego kontynentu, lepiej byłoby pokonać Amerykanina. Jednak chłopciowi to się nie udało, tymczasem Niko i mamy nowego lidera. Jeszcze, że ładnie wylądowane, jeszcze, że w trudnych warunkach, to odległościowo też świetnie, 98 metrów i przewaga punktowa nad Kazachem wynosi 6,9. Więc poradził sobie naprawdę znakomicie. Napoleon Jumper, 16 po pierwszej serii zawodów. Na pewno dobrym skokiem będzie mógł wskoczyć wysoko. Niestety wylądował na dwie nogi, bo odpalił petardę, 101 metrów, ale jakby wylądował telemarkiem, dostałby jakieś 18, 19, to byłby liderem, ale jednak widzimy 3,8 straty do Niko. I Pepson, 15. Już jesteśmy w połowie tej drugiej serii. Zobaczymy, czy ten kask Aleksandra z Niszczoła mu pomoże. Pomoże. No, tym skokiem pokazał prawdziwą formę Aleksandra w tym sezonie. Na razie, bo 101 metrów i Japończyk po tej próbie na prowadzeniu. 6,4 przewagi nad Niko, 10,4 nad Napoleonem Jumperem. Więc robił duży, duży naprawdę nie awans. Ale może zrobić taki awans, na pewno. Jeżeli rywale będą skakać słabi. No, a Bartolini troszeczkę skoczył słabi, 95 metrów, no to jest 4,5 metra krócej i lokata dopiero piąta. Przegrywa z Kariksu, Napoleonem Jumperem i Niko. A na belce mamy Risto. 13 po pierwszej serii zawodów. Już tutaj wkraczamy w walkę o top 10. Z której na to wygląda, chyba Risto niestety dla niego wypadnie. 96 metrów, no i Polak na miejscu trzecim. Na miejscu drugim Niko, liderem nadal Pepson. A my popatrzmy na próbę El Michello. 12. Po swoim skoku. I to będzie bardzo daleki. I Bersz bardzo był ładnie wylądowany skok. 97,5 metra. I to jest na razie lokata druga. A na belce zaraz zobaczymy białego.
11 po pierwszej serii zawodów, więc zamyka nam tą drugą dziesiątkę. Ale chyba tym skokiem nie zaatakuje, bo 97,5 metra to daje mu na razie trzecią lokatę. Nadal na prowadzeniu Pepso, drugi El Michello, 80 straty. No i zaczynamy tą czołową dziesiątkę, a zaczynają Piotrek, 10. Dobry skok reprezentanta Szwecji w trudnych warunkach. I teraz kapitalna próba, 101,5. I to będzie oczywiście prowadzenie. No, kapitalny skok. I to będzie skok, wydaje mi się, który może spokojnie powalczyć o nawet miejsce w top 5. A my patrzymy na Ptysia, kolejnego z Polaków, wymagane 100 metrów, aby wyprzedzić Piotrka. Ale Ptysio tego nie zrobi, jeszcze wylądował na dwie nogi, więc spadnie i to dość mocno, na miejsce 9. Na drugą dziesiątkę zostało 8 skoczków, czyli w najgorszym przypadku 17. Oj, 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 oj. No zawsze takie spadki są najgorsze. A czy od tego spadku obroni się Kacper? 8. Zaczynał te zawody. No ale w porównaniu do Ptysia bardzo podobna odległość, jednak ona... Ta próba zwieńczona telemarkiem. Kacper na miejscu 4, więc będzie miał jeszcze szansę utrzymać się w tej czołowej dziesiątce. Na pewno już do niej skoczył Piotrek, już, nie, już był Pepson i El Michello. Na to wygląda. Mateo. Popatrzmy na próbę Włocha, no ale jednak wylądował na dwie nogi, 97 metrów, no i dopiero lokata 9. Więc on też zalicza ogromny spadek. No a my popatrzmy na próbę 6. Kaczka lubi koale. Ciężko w ogóle odmienić ten nick, no ale mniejsza z tym. Skoro skacze teraz kapitalnie, 101 metrów i mamy nowego lidera. Wow. No to jest na razie jedyny zawodnik na liście, który dwukrotnie przeskoczył punkt KS. No jeżeli tak będzie skakał, no to na pewno będzie w czołówce. Minecraftowy Maciek, ostatni zawodnik spoza Polski na liście startowej. Bo potem będą sami Polacy... Ale ten jednak niedobrze zaprezentował się, jeżeli chodzi o resztę świata, bo 91 metrów i spadek na miejsce 9, zostało 4 skoczków, co to oznacza, że nie będzie nawet w czołowej dziesiątce zawodów. Prawdopodobnie oczywiście, bo jest na to jeszcze szansa. Ogromna przewaga Kaczka lubi koale nad właśnie Pepsonem, który jest drugi, 6,4. A my teraz popatrzmy na skok Fabiksa, który też będzie walczył o podium. 103,5. I drugi zawodnik, który dwukrotnie przeskakuje HS koło właśnie Kaczki lubi koale. A nie, przepraszam, Pepson jest 4. Trzeci był wcześniej Piotrek. Zapomniałem o nim. No a my popatrzmy, bo to jest już walka o podium. Trzeci po pierwszej serii rozskakany Szymek, który na to wygląda, że debiutuje u nas w Pucharze Świata Widzów. I czy wejdzie znakomicie? I wchodzi znakomicie. 102 metry i jest liderem. Dzisiaj będzie na podium, będzie polskie podium, ponieważ zostało 2 Polaków, a mamy na razie 3 miejsca zajmowane przez Polaków. Deklasacja. No ale jednak tego można było się spodziewać po tym, jaką mamy liczbę biało-czerwonych na starcie. Polish Gamer! Czy wreszcie zacznie ten sezon z przytupem? Nie, spalił się. Spalił się w tym drugim skoku, 94 metry, ale w czołowej dziesiątce będzie. To będzie taki na pewno jeden pozytyw. Na miejscu 7, a w najgorszym przypadku na miejscu 8 zakończy te zawody. No a my popatrzmy na Pomidorka. Czyżby też miałby zacząć ten sezon jak ostatni, wygrywając w Trewskim Plesie? Wysoko wyszedł.
I na to wygląda, że wrócił Dominator. 100 i pół. Mamy nowego lidera. I mamy zwycięzcę tych zawodów. O pół punkta Pomidorek wyprzedza rozskakanego Szymka. Trzeci Fabix 356. Czwarty Kaczka Lubiko, ale piąty Piotrek. Szósty Pepson. Siódmy El Michello. Ósmy Polish Gamer. Dziewiąty Kacper. Dziesiąty Biały. Widzicie tu jeszcze resztę swoich zawodników. Niektórzy wypadli z czołowej dziesiątki, niektórzy zostali w niej. No ale cóż, Pomidorek znowu jest tym najlepszym, więc gratulujemy i będzie ciekawie już Titiza Neustadt w piątek. I tak dzisiejsze zawody zostały zakończone. Pomidorek, no wcale nie jestem zdziwiony, że to on dzisiaj zostaje zwycięzcą. Już chyba jest bardzo przyzwyczajony do tego, że nosi ten plastron lidera, który będzie też niósł w Titize Neustadt, który będzie też oczywiście próbą generalną przed fińskim turniejem, czyli taki prestiżowy turniej u nas, taki można powiedzieć turniej czterech skoczni, ale u mnie. Chociaż wiadomo, że nie da rady tu się rozegrać trybu KO, bo wiadomo, jest troszeczkę za mało osób, bo nawet nie da się tu zrobić drugiej serii. No ale cóż, wszyscy zawodnicy zapunktowali, inni więcej, inni mniej, ale jednak te zawody dość ciekawe. Powiem wam, że bardzo szybko to zleciało. No ale cóż, zobaczymy, czy ktoś będzie się dopisywał jeszcze. To wszystko zależy, bo wiadomo, że też czasami niektórzy w trakcie odkryją ten kanał, odkryją tą serię i będą też się chcieli chętnie zapisać. No ale cóż, tak to dzisiaj to wyglądało. W piątek widzimy się w Titize Neustadt. No i za tydzień, w poniedziałek, rozpocznie się fiński turniej. Lahti i Kusamo wygrywali tutaj Kacper. Nie wiem, nie pamiętam, kto wygrywał ostatni. Albo Biały, albo chyba Biały wygrywał. Już nawet nie przypominam, już zapomniałem, kto tam wygrywał, więc może się ktoś upomni, że to on wygrał fiński tur, to bardzo chętnie. No ale tak ogólnie ja się z wami żegnam, do zobaczenia. Ten film gdzieś jest godzina 19, więc wstawię go prawdopodobnie o godzinie 20. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia i siema.